Przedsiębiorcy należący do wschodniego klastra budowlanego wzięli udział w balu biznesu zorganizowanym w hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Bal towarzyszył konferencji noszącej tytuł Program promocji polskiego budownictwa na rynkach zagranicznych. Była to przede wszystkim okazja do spotkań firm budowlanych, nawiązania licznych kontaktów oraz prezentacji oferty wschodniego klastra budowlanego. Spotykają się przedsiębiorcy, urzędnicy, samorządowcy po to, żeby wspólnie porozmawiać o problemach, cieszyć się ze wspólnych sukcesów, a jest się czym cieszyć w naszym regionie, bo dużo się dzieje i bardzo dobrze. I takie spotkania są potrzebne, przynajmniej raz w roku, żeby się spotkać i tak jak już wcześniej powiedziałem, rozmawiać o rozwoju naszego regionu. Poprawia się dostępność naszego regionu, tu mówię i o inwestycjach drogowych, inwestycjach kolejowych. Bardzo dobrze, bo przedsiębiorcy często narzekali, że mając kontakty z przedsiębiorcami z innych regionów, z innych krajów, często było to właśnie wskazywane jako główny problem, że ta dostępność jest kiepska. Oczywiście my cały czas staramy się nadrobić zaległości, dogonić regiony bardziej rozwinięte i też dobrze wykorzystujemy szanse płynące chociażby z programu operacyjnego Polska Wschodnia, wykorzystując program regionalny województwa podlaskiego. To są wszystko ważne pieniądze, ważne inwestycje z myślą o przyszłych pokoleniach, ale też by tym, którzy dzisiaj gospodarują, dzisiaj mierzą się z problemami, żyło się po prostu łatwiej i ta dostępność województwa dzięki temu będzie na pewno lepsza w najbliższym czasie. Patrząc na salę, widzę, że warto było poświęcić ten czas dla Państwa. Jest nas tak wielu, drodzy Państwo. I ja kolejny rok. Rok ciężkiej pracy. Jest to dobry okres dla nas i dla naszych firm. Nasze firmy się rozwinęły. Poszliśmy dalej. 8 lat, drodzy Państwo, rozwoju klastra. To dużo i mało. Ale liczby same mówią dla siebie. 32 miliardy obrotu firm klastrowych. 30 tysięcy miejsc pracy. I w tym tygodniu 301 firm członków klastra. Przyjęliśmy 301 firmę. Wielki sukces. Wschodni klaster budowlany to zrzeszenie przeszło 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Działalność klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki aktywnym działaniom pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.